Dzień dobry, witam serdecznie na webinarium e-bezpieczeństwo z Twinning. Moje pierwsze pytanie do Państwa, czy dobrze mnie słychać? Czy wszystko jest w porządku? Jeśli nie, to sugeruję, żeby Państwo spróbowali jeszcze zweryfikować swoje ustawienia, przechodząc przez menu Meeting, zakładka Audio Setup Wizard. Dziękuję za informację na czacie. Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Jolanta Gradowska, jestem przedstawicielką Krajowego Biura eTwinning przy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Witam na kolejnym spotkaniu związanym z tematyką e-bezpieczeństwa. Dzisiejszy nasz temat będzie połączony z e-bezpieczeństwem wśród uczniów, czyli uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni. Praktyczny przewodnik dla nauczycieli. Zaprezentuje nasza prelegentka, pani Aneta Wilk. Za chwilę połączymy się z panią Anetą, natomiast ja na starcie chciałabym jeszcze przedstawić państwu dzisiejszą agendę. Pani Aneta będzie wspominać o najczęstszych niebezpieczeństwach, na jakie można spotkać w sieci, jakie mogą spotkać naszych uczniów. Opowie troszkę o zasadach bezpieczeństwa online, powie, w jaki sposób motywować dzieci i młodzież do odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych i z zasobów, które są dostępne online. Czyli pewnie będzie troszkę o tym, w jaki sposób wykorzystywać zdjęcia i materiały, które ktoś inny publicznie na platformie, czy też na internecie. Na sam koniec kilka słów o prawie autorskim i po tej sesji, którą będzie prowadziła nasza prelegentka, pojawi się tutaj ponownie, żeby zakończyć nasze spotkanie i zaprosić Państwa na kolejne wydarzenia, które będą organizowane na platformie eTwinning Live jeszcze w tym miesiącu oraz powiem również, w jaki sposób uzyskać certyfikat z dzisiejszego spotkania i przekażę informacje, gdzie znajdą Państwo prezentację z dzisiejszego spotkania. Ale to wszystko na zakończenie naszego spotkania, czyli gdzieś przed godziną 17. Teraz już zapraszam naszą prelegentkę, panią Anetę Wilk, aby powiedziała kilka słów o sobie. Pani Aneta jest naszym trenerem, ambasadorem z województwa podkarpackiego. Dobrze mówię, pani Aneto? Tak, do województwa podkarpackiego, Witamy zgadza się. serdecznie. Dzień dobry. Przekażę Dzień pani Anecie, pani Aneta powie parę słów o sobie. Życzę państwu udanego webinarium. dobry. Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym webinarze z cyklu e-bezpieczeństwo. Jest to już czwarte spotkanie w tym cyklu. Jak już wspomniała wcześniej Jola, nazywam się Aneta Wilk, jestem nauczycielem języka angielskiego w szkole podstawowej w Lubenii w województwie podkarpackim. Od 10 lat jestem zaangażowana w realizację projektów eTwinning. Zrealizowałam tych projektów kilkanaście. Jestem również moderatorem grupy tematycznej, którą prowadzę na portalu głównym programu eTwinning. Jest to grupa pod nazwą Bringing eSafety into eTwinning Project. Być może część z Państwa jest członkami tej grupy. O grupie mówiłam już w trakcie naszych wcześniejszych spotkań. Pełnię również funkcję ambasadora programu eTwinning, trenera warsztatów komputerowych oraz kursów online. Być może część z Państwa już się ze mną podczas takich kursów spotkała. Dzisiaj, jak powiedziała Jola, będę mówić o tym, jakie niebezpieczeństwa mogą napotkać uczniowie korzystający z mediów elektronicznych, a także jak zapobiegać tym zagrożeniom. Na początku naszego spotkania bardzo Państwa proszę o sprawdzenie poprawności działania systemu wideokonferencji. Chodzi tutaj o głośność, widoczność. Gdyby były jakieś problemy, proszę dać znać. W przypadku pojawienia się problemów, proszę też o sprawdzenie poprawności działania systemu wideokonferencji. Proszę sprawdzić, czy zostały zainstalowane dobrze wszystkie wtyczki, które są potrzebne do dobrego odbioru naszego spotkania. Zachęcam Państwa również do wykorzystywania naszej skrzynki czatowej. Jest to miejsce, gdzie możecie się Państwo sobie przedstawić. Możecie również za pomocą tej skrzynki zadawać mi pytania. Na te pytania postaram się Państwu odpowiedzieć po zakończeniu naszego spotkania. Po zakończeniu spotkania będzie również możliwość ewentualnego zadania pytań głosowych. Gdyby Państwo mieli takie pytania, proszę o skorzystanie z ikonki podniesienia ręki. Po zakończeniu spotkania tym osobom będzie możliwość udzielenia mikrofonu.
Na początek chciałam zapoznać Państwa z niebezpieczeństwami, jakie mogą napotkać dzieci i młodzież korzystające z mediów elektronicznych. Przedstawię kilka tych niebezpieczeństw. Podstawowe niebezpieczeństwo to cyberagresja, która może ujawniać się nękaniem, zastraszaniem, ujawnianiem prywatnych informacji przekazywanych na przykład przez komunikatory w sieci publicznie. Kolejne zjawisko to phishing. Może ono zachodzić wówczas, gdy dane szczegółowe danego użytkownika zostaną wykradzione. Chodzi tutaj na przykład o dane do logowania się na przykład do jakiegoś konkretnego portalu internetowego, do konta bankowego na przykład, czy też dane, szczegółowe dane osobiste, jak na przykład data urodzenia, miejsce zamieszkania. Te dane mogą zostać wykorzystywane, być wykorzystywane przez hakerów, na przykład do podszywania się pod danego użytkownika. W imieniu takiego użytkownika haker może na przykład założyć fałszywe konto, z poziomu tego konta rozsyłać fałszywe oprogramowanie, czy na przykład programy szpiegujące. Surfując w internecie, dzieci często trafiają na niewłaściwe dla nich treści. Mogą to być strony internetowe zawierające takie treści jak na przykład pornografia, przemoc. Czasami są to strony internetowe promujące negatywne grupy wsparcia, dotyczące na przykład samookaleczeń czy drastycznych diet. Efektem niewłaściwego wykorzystywania internetu może być również granie przez dzieci w gry niedostosowane do ich wieku, które zawierają na przykład sceny przemocy. Gry, treści gier można sprawdzać za pomocą tak zwanego systemu ratingowego PEGI. Wystarczy wejść na stronę internetową tego systemu i wpisać w wyszukiwarkę nazwę gry, z której dziecko korzysta. Wyszukiwarka pokaże rezultaty wyszukiwania, m.in. informacje o tym, jakiego rodzaju treści zawiera gra i do jakiego wieku użytkownika jest ona dostosowana. Korzystając z internetu i z urządzeń, które są podpięte do internetu, istnieje również możliwość nawiązywania ryzykownych znajomości. Dzieci często nawiązują takie znajomości, na przykład za pośrednictwem mediów społecznościowych, za pośrednictwem gier, które wymagają interakcji z innymi użytkownikami. Zdarza się, że takie znajomości są przenoszone do świata realnego i aranżowane są w świecie rzeczywistym spotkania z takimi osobami. Jeśli te spotkania są organizowane bez zgody i wiedzy osób dorosłych, w szczególności rodziców, mogą mieć one bardzo przykre dla dziecka konsekwencje. Może ono na przykład paść ofiarą pedofilii. Kolejne niebezpieczeństwo, o którym chciałam wspomnieć, to możliwość łamania praw autorskich. Młode osoby często na swoich urządzeniach korzystają z różnego rodzaju filmów, utworów muzycznych. Czasami nie tylko je odsłuchują, ale również pobierają na swoje urządzenia. Często nie zdając sobie sprawy z tego, że te utwory mogą być przedmiotem prawa autorskiego. Ich powielanie, a następnie rozpowszechnianie może być karalne i przynosić negatywne konsekwencje prawne dla młodych osób. W obliczu powyższych niebezpieczeństw istnieje pytanie, jak zapobiegać tym niebezpieczeństwom i co zrobić, żeby dzieci poczuły się bezpieczne w cyfrowym świecie. Za edukację w tym zakresie młodych ludzi są odpowiedzialni w szczególności nauczyciele oraz rodzice. I to właśnie oni powinni w pewnym sensie wyposażyć młode osoby w podstawowe umiejętności, które pozwolą im się w cyfrowym świecie poruszać bezpiecznie.
Jedną z podstawowych umiejętności jest ochrona swoich danych osobowych oraz nauka zarządzania nimi. Jak podają dane European Union Kids Online, ponad 38% nastolatków w wieku od 9 do 12 roku życia posiada swoje profile w kontach społecznościowych. Liczba młodych osób, które zakładają swoje profile w kontach społecznościowych poniżej 13 roku życia, systematycznie wzrasta. Rejestracja w wielu profilach często wymaga od użytkownika podania wielu szczegółowych danych. Oprócz imienia i nazwiska mogą to być takie dane jak data urodzenia, miejsce zamieszkania. Szczególnie korzystanie z portali społecznościowych zachęca młodych ludzi do podawania takich danych. Im niższy wiek użytkownika, tym większe prawdopodobieństwo, że nie będzie on umiał właściwie swoich danych chronić. Jeśli znajdą się one w trybie publicznym, wówczas dziecko może spotkać się z wieloma potencjalnymi niebezpieczeństwami. Może stać się na przykład ofiarą phishingu, czyli kradzieży danych osobowych w sieci. Na jego profil mogą natknąć się osoby spoza kręgu znajomych i wykorzystać umieszczone w nich informacje w nieuprawniony sposób, na przykład poprzez publikowanie informacji w sieci bez zgody i wiedzy użytkownika. Podstawową zatem umiejętnością, jaką młoda osoba powinna posiadać, jest umiejętność tworzenia swojego wizerunku w sieci, zarządzanie swoimi danymi w sieci, a także budowanie pozytywnego profilu. Ja przedstawiam Państwu w tej chwili przykładowe konto osoby młodej, która chce zarejestrować się w portalu społecznościowym. Stworzyłam przykładowy profil tej osoby. Chciałam się Państwa zapytać w tej chwili za pośrednictwem czatu, które z tych danych osobowych nie powinny zostać upublicznione, nie powinny znaleźć się w trybie publicznym i dlaczego? Myślę, że odpowiedź jest tutaj jednoznaczna, jak zapewne wszyscy Państwo napiszecie. Już tutaj pani Magdalena napisała, że nie powinien znaleźć się tutaj na pewno numer telefonu, chociaż numer telefonu nie jest tu podany w całości. Ale jest również stwierdzenie, że nie powinien znaleźć się pełny adres w trybie publicznym i nie powinny tutaj być również zamieszczone informacje dotyczące szkoły. To informacje szczegółowe, na podstawie których młoda osoba może zostać zidentyfikowana i to może przynieść pewne negatywne konsekwencje, na przykład takie, że dziecko może zostać śledzone przez osoby niepożądane w świecie realnym. Można na podstawie tych właśnie informacji dziecko zidentyfikować. Rolą edukatorów jest zatem wyposażenie młodych ludzi w wiadomości, w jaki sposób budować swój profil w internecie, jakich informacji nie podawać. I do tego może posłużyć program eTwinning. Jeśli Państwo realizujecie projekty z eTwinning ze swoimi uczniami, to wiecie, że za pośrednictwem karty projektów można zapraszać do nich uczniów. Istnieje możliwość budowania przez ucznię swojego profilu w karcie projektów, w tym sensie, że do profilu może on dodać swoje zdjęcie, a także podstawowe informacje. Bardzo ważne jest porozmawianie z uczniami na temat tego, jakiego rodzaju zdjęcie może być opublikowane. Przede wszystkim nie powinno to być zdjęcie ośmieszające ucznia, przedstawiające go w niewłaściwych pozach, w niewłaściwych sytuacjach. Dziecko powinno również wiedzieć, że informacje, które podaje o sobie w takim profilu, powinny być informacjami ogólnymi. Czyli jak już wcześniej wspomniałam, nie powinny tam się znaleźć takie informacje, jak na przykład adres czy numer telefonu. Bardzo ważne jest również uświadomienie ucznia, że pewne działania w internecie kształtują jego wizerunek.
Jak już wspomniałam, istotne znaczenie ma kształtowanie tak zwanego pozytywnego wizerunku. Na to, jaki wizerunek użytkownik buduje, składa się kilka czynności, kilka działań. Są to m.in. język, jakimi dana osoba się posługuje, zdjęcia, jakie umieszcza w internecie i ich opisy, komentarze, jakie umieszcza na forach i stronach internetowych, publikowanie informacji o innych, a także informacje umieszczone na profilu konta internetowego. Zapewne w swojej praktyce szkolnej spotkali się już Państwo z sytuacjami problemów wychowawczych, które generowane były właśnie przez uczniów za pośrednictwem internetu. Z reguły dotyczyły one obraźliwych wpisów, jakie uczniowie umieszczali na przykład w postach innych użytkowników, czy niewłaściwe wpisy umieszczone na grupach, na przykład klasowych. Myślę, że większość z Państwa z takimi sytuacjami się spotkała i były to przykłady właśnie sytuacji budowania negatywnego obrazu danego użytkownika w sieci. Uczniowie powinni przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że raz umieszczone informacje mogą być w sieci wielokrotnie powielane i czasami trudno będzie je usunąć, ponieważ inni użytkownicy sieci mogą te informacje umieszczać na innych stronach internetowych bez wiedzy osoby czy autora takich wpisów. W przyszłości mogą one wpływać na kształtowanie kariery, na przykład zawodowej, czy kształtowanie relacji z innymi ludźmi. Coraz częściej osoby poszukujące pracowników sprawdzają informacje o nich właśnie na portalach internetowych poprzez wyszukiwarki internetowe. I to też jest wiadomość, którą młodzi użytkownicy internetu powinni wiedzieć i z czego powinni zdawać sobie sprawę. Istotną zatem kwestią jest kształtowanie zasad tak zwanej netykiety, czy wypracowanie z uczniami tak zwanych zasad netykiety, czyli właściwego i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Taką przykładową netykietę możecie Państwo znaleźć na portalu eTwinning. Na prezentowanym slajdzie widzicie Państwo link, z poziomu którego można wejść do netykiety. Można zapoznać się z informacjami, które się tam znajdują. W netykiecie znajdują się m.in. informacje dotyczące tego, w jaki sposób właściwie komunikować się z innymi użytkownikami portalu, w jaki sposób zapraszać innych do realizacji projektu. Znajdują się tam informacje o tym, jakiego języka należy używać, komunikując się z innymi osobami. Przede wszystkim nie powinien to być język agresywny i nawołujący, na przykład do rasizmu. Każdy eTwinner przed przystąpieniem do realizacji projektu powinien zapoznać się z zasadami takiej netykiety i dbać o jej przestrzeganie. Taka netykieta może być również dla Państwa wzorem, na podstawie którego można wypracować z uczniami swój własny kodeks postępowania, na przykład na potrzeby realizacji projektów eTwinning, czy na potrzeby realizacji innych projektów edukacyjnych, które będą wymagać komunikacji z innymi użytkownikami sieci. Warto również pokazać uczniom, w jaki sposób mogą oni szukać informacji o sobie samych w internecie. Czasami zdarza się, że informacje o nas są rozpowszechniane w internecie bez naszej zgody i wiedzy, są powielane, natomiast my nie mamy świadomości, że tego typu informacje krążą w sieci. Informacje w sieci można przeszukiwać zarówno pod kątem obrazów, jak i pod kątem treści. Jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji pod kątem obrazów, służą do tego specjalistyczne wyszukiwarki. Jedną z takich wyszukiwarek jest wyszukiwarka plików graficznych TinEye.
Aby z niej skorzystać, należy wcześniej w internecie znaleźć określone zdjęcie. Może to być na przykład nasze zdjęcie profilowe z portalu społecznościowego. Następnie należy skopiować link do tego zdjęcia i wkleić go w wyszukiwarkę TinEye. Ta pokaże odnośniki stron internetowych, do jakich dane zdjęcie jest przypisane. Może się zdarzyć, że znajdziecie Państwo jakieś określone zdjęcie na stronach, na których nie było ono publikowane. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest napisanie do administratora danej strony internetowej z prośbą o usunięcie takiej informacji, takiego zdjęcia. Należy wówczas zaznaczyć, że zostało ono opublikowane w Państwa imieniu, bez Państwa wiedzy i zgody. I zwrócić się właśnie z prośbą o wykasowanie tych danych. W taki sposób mogą postąpić również Państwa uczniowie w przypadku znalezienia w internecie informacji, których sami nie publikowali. Powinni zwracać się do administratorów konkretnej strony internetowej z prośbą o usunięcie informacji bądź zdjęcia. Na podobnej zasadzie jak wyszukiwarka TinEye działa wyszukiwarka obrazów w Google. Aby sprawdzić, do jakich stron internetowych jest przypisane konkretne zdjęcie, należy, podobnie jak we wcześniej prezentowanym przypadku, odszukać konkretne zdjęcie w zasobach internetu. Następnie należy kliknąć w nie prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Szukaj obrazu w Google. Wyszukiwarka Google wskaże wyniki wyszukiwania, które są powiązane z danym obrazem. Jak już wspomniałam, poszukiwania w internecie można prowadzić również pod kątem konkretnych treści. Do tego świetnie nadaje się wyszukiwarka Google. Aby z niej skorzystać, należy w okno wyszukiwarki wpisać określone hasło. Istotne znaczenie ma to, aby hasło było poprzedzone cudzysłowem. Wówczas wyszukiwarka zawęzi wyniki wyszukiwania i otrzymają Państwo dość zawężone wyniki, dość dokładne wyniki wyszukiwania. Pani Maria napisała, że jej się nie udało. Rozumiem, że chodzi o wyszukanie zdjęcia. Więc jeszcze raz powtarzam, trzeba znaleźć określone zdjęcie w internecie. Jak już mówiłam, może to być zdjęcie profilowe z Państwa portalu społecznościowego, jeśli taki posiadacie. Następnie należy to zdjęcie wyświetlić, czyli należy w nie kliknąć. Następnie należy jeszcze raz kliknąć prawym przyciskiem myszki, pobrać link do zdjęcia i umieścić link w wyszukiwarce na przykład TinEye. Jeśli nam wystarczy czasu, postaram się później Państwu pokazać, w jaki sposób wykonać to działanie praktycznie. Chciałam Państwu również zaprezentować przypadki sytuacji trudnych, z którymi mogą się spotkać Państwa uczniowie i poradzić, w jaki sposób reagować się w takich przypadkach. Pierwszy przypadek to otrzymanie maila, w tytule którego znajduje się informacja na przykład o niezapłaconej fakturze, informacja z prośbą o pomoc. Do tego maila dołączony jest załącznik. Myślę, że wiele osób, które dzisiaj uczestniczą w tym webinarze, już się z taką sytuacją spotkało. Najlepszym rozwiązaniem, jaki można zastosować w takim przypadku, jest zignorowanie takiego maila i wyrzucenie go ze swojej skrzynki pocztowej. Jeśli warto też na to uczulić uczniów. Jeśli na przykład nie dokonywali oni zakupów online i nie spodziewają się otrzymać maila, na przykład z fakturą do zapłaty, wówczas należy takiego maila
zignorować i wyrzucić go ze swojej skrzynki mailowej. Otwarcie załącznika z takim plikiem może spowodować wiele szkód na urządzeniu użytkownika. Można między innymi za pośrednictwem otwarcia tego załącznika wprowadzić do komputera różnego rodzaju, czy do urządzenia, z którego osoba korzysta, wprowadzić wirusy bądź oprogramowanie szpiegujące. Na zrzucie ekranu przedstawiam Państwu przykład fałszywej wiadomości mailowej z informacją o fakturze do zapłaty. W załączniku znajduje się dokument, którego otwarcie może spowodować zainstalowanie wirusa na urządzeniu. Jest to mail, który niedawno sama otrzymałam z firmy cateringowej, rzekomej firmy cateringowej. Interesujące, może podchwytliwe było to, że mail ten został napisany poprawną polszczyzną. Po najechaniu na adresata maila, w treści e-maila zobaczyłam odnośnik do adresu mailowego firmy, która rzeczywiście w Polsce funkcjonuje. I to stało się dla mnie taką sytuacją niepokojącą. Oczywiście nie otworzyłam tego maila, natomiast obawiałam się, że ktoś mógł się podszyć pode mnie, czy mógł zdobyć za pośrednictwem internetu moje dane osobowe. W związku z tym odnalazłam oficjalną stronę tej firmy za pośrednictwem wyszukiwarki. I napisałam za pośrednictwem oficjalnego maila, który znalazłam na stronie internetowej, z informacją, że taki załącznik do mnie dotarł. Zaznaczyłam jednocześnie, że nigdy nie byłam klientką tej firmy i poprosiłam o wyjaśnienie. W odpowiedzi otrzymałam informację, że hakerzy podszyli się pod profil właśnie tej firmy i rozsyłają w jej imieniu fałszywe informacje. W ten sposób tą sytuację udało mi się rozwiązać. Kolejny przypadek to również przypadek otrzymania e-maila. W tytule może się pojawić informacja o tym, że jego nadawca zainstalował w urządzeniu użytkownika, do którego mail jest adresowany, oprogramowanie szpiegujące, ma w posiadaniu ośmieszające tą osobę nagrania. W tytule e-maila może się również pojawić aktualne hasło do jednego z kont internetowych. Pytanie, jak na tą sytuację zareagować? Być może Państwo już z taką sytuacją się wyświetlili, z taką sytuacją się spotkali. Proszę o informację na czacie, jeśli coś takiego Państwu się przydarzyło. Mnie osobiście taka sytuacja się przydarzyła. Również otrzymałam maila z informacją o tym, że osoba, która do mnie napisała, ma w posiadaniu nagrania, które udało jej się zdobyć za pośrednictwem kamerki internetowej. I w tytule maila pojawiło się hasło do jednego z portali internetowych, z którego korzystam. Była to sytuacja niepokojąca, jednakże sprawdziłam za pośrednictwem różnych przeglądarek, za pośrednictwem różnych portali informacje właśnie dotyczące otrzymywania takich maili. I upewniłam się, że jest to informacja fałszywa. Zwykle osoba, która pisze takiego maila, próbuje zmusić adresata do zapłacenia określonej sumy pieniędzy za nieujawnianie rzekomych nagrań. Prawdziwe hasło, które znajduje się w opisie maila do jednego z naszych kont internetowych, może pochodzić z tak zwanego wycieku danych, które co jakiś czas przydarzają się nawet znanym portalom internetowym, czasami portalom społecznościowym. W takich sytuacjach zalecana jest zmiana haseł do wykorzystywanych portali. Ze względów bezpieczeństwa do każdego konta internetowego powinno się ustalać osobne hasło. Istnieje również możliwość sprawdzenia, czy nasz profil, czy nasze konto internetowe
kiedykolwiek padło przedmiotem tak zwanego wycieku danych. Można to ustalić za pośrednictwem specjalistycznej wyszukiwarki. Tutaj prezentuję link do tej wyszukiwarki. Jest to wyszukiwarka Have I Been Pwned. Po otwarciu okna tej wyszukiwarki należy wpisać swojego e-maila i wówczas otrzymają Państwo po kliknięciu na przycisk Pwn, otrzymacie Państwo wyniki wyszukiwania. E-mail zostanie skojarzony z portalem, z którego w przyszłości doszło do wycieku danych. I to może być ewentualnym tropem, skąd hakerzy posiadają hasło do jednego z Państwa kont internetowych. Jak już wspomniałam, do każdego konta powinno się ustalać osobne hasło i co jakiś czas je zmieniać. Oprócz działań skoncentrowanych na uświadamianiu młodych ludzi, w jaki sposób bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie. Myślę, że bardzo istotną kwestią jest również pokazanie młodym ludziom, w jaki sposób można wykorzystywać różnego rodzaju aplikacje czy programy, które można znaleźć za pośrednictwem różnego rodzaju wyszukiwarek. Myślę, że Państwo w swojej praktyce szkolnej korzystacie z różnego rodzaju programów, aplikacji. Poniżej przedstawiam przydatne aplikacje, które można wykorzystywać w procesie pracy z uczniami. Są to na przykład aplikacje do tworzenia QR kodów. Bardzo przydatne są również różnego rodzaju aplikacje, za pośrednictwem których można stworzyć ciekawe gry, ciekawe quizy. W tym momencie prezentuję Państwu linki do kilku aplikacji, z których sama korzystam w swojej praktyce szkolnej. Jest to, myślę, znana Państwu aplikacja Learning Apps, za pośrednictwem której można przygotować ciekawe quizy. W tym również krzyżówki, różnego rodzaju zadania z lukami. Kolejna aplikacja to aplikacja Quizizz. Myślę, że również Państwu znana aplikacja Kahoot, a także aplikacja Super Teacher Tools. Gdyby Państwo chcieli poszerzyć wiedzę na temat tych konkretnych aplikacji, odsyłam do kursów tygodniowych, które są organizowane za pośrednictwem portalu eTwinning, polskiego portalu eTwinning. Po wejściu na stronę www.etwinning.pl należy wejść w zakładkę szkolenia, a następnie pod zakładkę kursy internetowe. Tam znajdą Państwo odnośniki do wielu kursów internetowych. Większość z nich to kursy tygodniowe. I z poziomu tej zakładki możecie się Państwo zapisać na tego typu, na szkolenia właśnie dotyczące tego typu aplikacji, które mogą być wykorzystane w praktyce szkolnej. Na początku naszego webinaru wspomniałam również o tym, że jednym z niebezpieczeństw, jakie mogą napotkać potencjalnie uczniowie korzystający na co dzień z mediów elektronicznych, jest otwieranie różnego rodzaju plików zawierających zdjęcia, zawierających filmy. Czasami zdarza się, że młodzież pobiera tego typu informacje na swoje urządzenia, nie zdając sobie do końca sprawy z tego, że mogą to być utwory, które są zastrzeżone prawem autorskim. Warto zwrócić uczniom uwagę na tego typu kwestie, a także pokazać im, w jaki sposób mogą oni legalnie korzystać z utworów innych osób, w jaki sposób mogą je wykorzystywać w swoich pracach, a następnie rozpowszechniać publicznie.
Do tego celu służą tak zwane otwarte licencje. Licencjami najpopularniejszymi tego typu są licencje Creative Commons, które opierają się na zasadzie, że twórca zawsze zachowuje prawo do swoich utworów, pozwalając jednocześnie innym osobom na ich upowszechnianie, na korzystanie z nich w dowolny sposób, jednakże zawsze z zachowaniem opisu, który znajduje się w licencjach zawartych właśnie w opisie licencjach Creative Commons. Więcej informacji o tego typu licencjach możecie Państwo znaleźć pod linkiem, który jest prezentowany w tej chwili na ekranie. Ja chciałam Państwu zaprezentować kilka wyszukiwarek, za pośrednictwem których Państwo i uczniowie możecie znaleźć różnego rodzaju utwory, które są dostępne na tak zwanych wolnych licencjach. Jedną z tych wyszukiwarek jest wyszukiwarka Melbourne Melodier, za pośrednictwem której możecie Państwo uzyskać dostęp do plików muzycznych. Kolejną wyszukiwarką tego typu, która również pozwala na wyszukiwanie plików muzycznych dostępnych na wolnych licencjach, jest wyszukiwarka Moose Open. Dwa ostatnie linki dotyczą w szczególności wyszukiwania utworów graficznych, czyli zdjęć. Mamy tutaj odnośnik do wyszukiwarki Flickr, a także do wyszukiwarki Pixabay. Linki, które w tej chwili prezentują, mogą być bardzo pomocne, na przykład dla osób, które realizują projekty e-twinning i chcą w swoich prezentacjach, w swoich pracach wykorzystać na przykład zdjęcia czy zrobić jakiś podkład muzyczny do prezentacji. Z tych przeglądarek warto korzystać w tym celu, aby właśnie pobrać pliki, utwory dostępne na wolnych licencjach. Ja w szczególności polecam Państwu wyszukiwarkę Pixabay. Jest ona bardzo pomocna w tym sensie, że w jej zasobach znajduje się wiele utworów, które są dostępne na tak zwanej licencji CC0. Jeśli utwór jest dostępny na takiej licencji, to oznacza, że jest on darmowy do użytku publicznego i nie wymaga przypisania autorstwa, czyli bez żadnego problemu można taki utwór rozpowszechniać, powielać. Ja w tej chwili spróbuję podzielić z Państwem swój ekran i pokażę, w jaki sposób korzystać z wyszukiwarki Pixabay. Mam nadzieję, że Państwo w tej chwili widzą to, co prezentuję. Wchodzę w tej chwili na wyszukiwarkę Pixabay i wpisuję określone hasło, na przykład przyroda i klikam na zdjęcia, które w tej chwili mi się pokazały. Wybrałam zdjęcie pierwsze, które się pokazało, na które kliknęłam. Widzimy, że zdjęcie jest darmowe. Widzimy tutaj możliwość darmowego pobierania i widzimy również informacje pod tym zdjęciem. Plik jest darmowy do użytku komercyjnego i nie wymaga przypisania. Czyli to oznacza, że z takiego zdjęcia można dowolnie korzystać. Nie musimy tutaj przypisywać autorstwa do tego zdjęcia. Wracam w tej chwili do swojej prezentacji. Jedna z osób pytała, mówiła też, że nie udało jej się skorzystać z wyszukiwarki TinEye. Czy Państwo nadal widzą, że dzielę z Państwem ekran? Proszę o informację na czacie.
Nie ma. Dobrze, spróbuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że Państwo w tej chwili widzą. Pokażę jeszcze, jak korzystać z wyszukiwarki TinEye. Najpierw w internecie należy znaleźć konkretne zdjęcie. Jak mówiłam, może to być Państwa zdjęcie profilowe. Ja w tej chwili spróbuję skorzystać ze swojego zdjęcia, jakie znajduje się na stronie eTwinning. Jest tutaj informacja o przedstawicielach. Wchodzę na swoje województwo, klikam na zdjęcie, następnie kopiuję adres obrazu i wklejam do wyszukiwarki TinEye. I klikam szukaj. I w tej chwili pojawiają się informacje o wynikach wyszukiwania. Wyszukiwarka nie znalazła takiego zdjęcia w zasobach internetu, czyli mogę potraktować to w ten sposób, że oprócz tej strony internetowej, z której zdjęcie zostało pobrane, nie znajduje się ono w żadnych innych zasobach internetowych. Wracam w tej chwili do swojej prezentacji. Chciałam się w tej chwili zapytać, czy mają Państwo do mnie pytania, na które mogłabym Państwu odpowiedzieć? Postaram się w tej chwili przeglądnąć czat i zobaczyć, jakie informacje kierowali do mnie Państwo w trakcie trwania webinaru. W tej chwili nie widać prezentacji, spróbuję ją jeszcze raz udostępnić. Dobrze, prezentacja się wgrywa. Chciałam zapytać, czy mają Państwo do mnie konkretne pytania? Jedna osoba zadała mi pytanie, czy będzie możliwość przesłania tej prezentacji na maila. Prezentacja będzie dostępna na stronie wydarzenia. Na stronie wydarzenia będzie tam, jest taka zakładka jak pliki. I z poziomu tej zakładki będą Państwo mieli dostęp do prezentacji i do materiałów, które dzisiaj zostały dla Państwa przygotowane i opracowane. Przeglądam jeszcze raz Prosimy o zadawanie pytań informacje, na które czacie, jeśli umieszczali Państwo mają Państwo jakieś na pytania do Pani czacie. Anety, to teraz jest właśnie ta chwila. Można dopytać, jeśli coś Państwo przeoczyli albo nie było coś udostępnione, a mają Państwo jakieś pytania dodatkowe związane z tym, co. Pani Maria Olech pisała, że nie udało jej się skorzystać z wyszukiwarki TinEye i że wyszukiwarka nie odnalazła takiego obrazu. Być może tak jak powiedziałam i pokazałam w przypadku swojego zdjęcia, link do zdjęcia, który pani wkleiła, nie znajduje się w żadnych innych zasobach internetu. Także nie pokazały się odnośniki do tego zdjęcia. Gdyby Państwo mieli pytania, które chcieliby Państwo zadać za pośrednictwem mikrofonu, to proszę o podniesienie ręki. Widzę tutaj kilka osób, które rękę podniosły. Jest to Pan Mateusz, Pani Bernadetta, Pani Tak, Maria, oczywiście. Pani Pan Mateusz, Małgorzata, Panie Mateuszu, Pani proszę o Maria potwierdzenie Olech. na Rozumiem, że czacie. te Czy chce osoby Pan mieć chciałyby zadać pytanie włączony mikrofon? głosowe. Czy możemy im udzielić mikrofonu, Jola? Rozumiem. Rozumiem jak najbardziej. Oczywiście jak najbardziej mogą Państwo również udzielać pytań głosowych. Przestrzeń, w której jesteśmy, jest naprawdę świetnie skonstruowana. Można też włączyć się z opcją nawet wideo. Więc jeśli by byli Państwo zainteresowani kiedyś taką współpracą z nami, to jak najbardziej. Czyli rozumiem, że ci Państwo, którzy podnieśli rękę, to było akurat przez przypadek. Rozumiem, ok?
Tutaj jest jakieś pytanie od pani Czyli Jolanty. pytań Pani głosowych nie Jolanta. ma. To w takim razie proszę o pytania na czacie. Co zrobić, jeżeli na stronie I have been pound wyciekły dane? Pani Jolanta, już. Tak jak mówiłam, jeśli wyciekły dane, powinna tam się pojawić informacja o portalu, z którym dany adres mailowy jest powiązany. No i wtedy najlepszą opcją jest albo wykasowanie takiego konta z portalu, z którego był wyciek danych, albo ewentualnie zmiana hasła. Mnie się to przydarzyło osobiście, też znalazłam informację na portalu Have I Been Pwned o tym, że mój adres mailowy był przedmiotem wycieku danych. No i rzeczą, jaką zrobiłam, była właśnie zmiana haseł do wszystkich swoich kont. Tak jak mówiłam, do każdego konta powinno się ustalać osobne hasło ze względów bezpieczeństwa. Jeśli z jednego konta wyciekną informacje, czy zostanie ono zhakowane, wtedy będzie istniało prawdopodobieństwo, że nie dojdzie do tego na innych kontach, z którego Państwo korzystają. Rada jest też taka, żeby co jakiś czas, co miesiąc, co dwa, zmieniać hasła do kont internetowych, przynajmniej do tych ważniejszych, z których Państwo korzystacie, na przykład do portalu eTwinning. Takie jest zalecenie. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Jeśli nie mają Państwo więcej pytań, to zachęcamy również o zadawanie pytań bezpośrednio do Pani Anety poprzez portal To jak eTwinning można Live. się ze mną skontaktować? Tu podaję O, przepraszam. informacje. Lub mailowo. Tak, do swojego adresu mailowego, gdyby Państwo chcieli do mnie napisać, proszę o taką informację. Są też, widzę tutaj osoby, które co jakiś czas uczestniczą w kursach internetowych, które prowadzę na portalu głównym programu eTwinning. Możecie Państwo również do mnie pisać za pośrednictwem bramki do korespondencji, która jest dostępna w portalu Moodle. Ja ze swojej strony w zasadzie zaprezentowałam te informacje, które chciałam dzisiaj Państwu przedstawić. Tak jak powiedziałam, zachęcam do kontaktu ze mną. Zachęcam również do dołączenia do grupy tematycznej Bringing Safety into eTwinning Project. Jeśli Państwo do tej grupy nie dołączyli, to chcę przypomnieć, że możecie to Państwo zrobić za pośrednictwem portalu głównego eTwinning, link www.etwinning.net. Tam po zalogowaniu się do profilu należy wejść w zakładkę grupy, wpisać nazwę grupy, czyli Bringing Safety into eTwinning Project. Następnie po uzyskaniu wyników wyszukiwania tej nazwy, a grupa jest tylko jedna, należy kliknąć na pomarańczowy napis tej grupy i wybrać przycisk Dołącz do grupy. W ten sposób staniecie się Państwo aktywnymi członkami grupy i zachęcam również do udzielania się na forum grupy, dokonywania wpisów, czytania aktualności, dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi użytkownikami i uczestnikami grupy. Jak już wspomniałam, ja ze swojej. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy serdecznie, Aneto, za tą ciekawą prezentację. Mam nadzieję, że Państwo wynieśli jak najwięcej z tego dzisiejszego spotkania.